Porażające dane w WHO. Tragiczna strata w WHO. Od początku pandemii nawet 180 tysięcy pracowników służby zdrowia mogło umrzeć z powodu COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że od 80 do 180 tysięcy medyków z całego świata zmarło z powodu COVID-19 od początku pandemii i do maja bieżącego roku. WHO wezwała rządy do zdwojenia wysiłków na rzecz ochrony i wsparcia pracowników służby zdrowia. Te śmierci są tragiczną stratą i niezastąpioną wyrwą w konfrontacji świata z pandemią, czytamy w oświadczeniu WHO. Organizacja wezwała rządy poszczególnych państw do zdwojenia wysiłków na rzecz ochrony i wsparcia pracowników służby zdrowia w miarę narastania kolejnej fali pandemii. Pracownicy służby zdrowia są traktowani priorytetowo w programach szczepień w wielu krajach, ale nierówny dostęp do szczepionek oznacza, że średnio na całym świecie tylko 2 na 5 medyków i członków personelu pomocniczego jest w pełni zaszczepionych, podała WHO. Dane z 119 państw udostępnione przez organizację pokazują, że mniej niż 1 na 10 osób zatrudnionych w służbie zdrowia w Afryce i rejonie zachodniego Pacyfiku została w pełni zaszczepiona. W 22 krajach o najwyższych dochodach odsetek zaszczepionym pracowników medycznych przekroczyło 80%. Wskaźniki liczby zakażeń SARS-CoV-2 i wynikłych z nich zgonów wśród pracowników służby zdrowia obniżyły się, ale nadal świat nie ma powodów do zadowolenia, skomentowało WHO.